Witaj, mój mężczyzna, z tej strony Trecho, w kolejnym odcinku z Hellblazer na modyfikacji Blamefire Bruce jako niewolnicy Czerwonego Oka. No tak, udało nam się w ostatnim odcinku tutaj pokonać. Poza kamerą ogarnąłem tylko takie sprawy, które no, trzeba było ogarnąć, typu tutaj przesłanie wojska, ogarnięcie jakichś takich małych spraw, które by się ciągnęły. Więc tak, skończyliśmy już tutaj. Robiliśmy to. I możemy zdobyć te decyzje, co chętnie bym zdobył, bo nie wiem, co one oznaczają, ale zapewne za coś fajnego. I tak, mamy już tutaj wojsko. Dajcie tutaj jakiś plan ataku, chociaż będzie mało potrzebny. To nie są wasze kory? Nie, to jest okupowane. Więc wystarczy, że po prostu tutaj przyjedziemy i już wszystko. Okej, jesteście już... Dlaczego wy tak umieracie wszyscy? Czy wam coś dałem takiego, że... Strasznie dużo żrecie, czy to po prostu moje te dywizje? Raiders. Ile macie? Soldiers. Nie pamiętam, gdzie to było. O, tutaj jest. 0,63. Nie, to zapewne przez te Power Armor. Ile on ma? No, to jest taki dywizja ciężkich czołgów. Czy możemy coś dać wam? Mam support. Damy wam jeszcze support. Więcej trenować nie możemy. I czy coś jeszcze mamy? Mam ten właśnie rozkaz ataku. Ktoś nas zaatakował? Nie, ale zaatakowali chyba naszych sojuszników. Nie są naszymi sojusznikami? Też nie cierpią tego stylu. Chyba wykorzystali jakieś zdolności, żeby to zrobić. O, oni mają już drzewko? A nie, oni chyba zginęli i się znowu pojawili. Okej, więc my teraz zaatakujemy tych. Nie mamy żadnych sojuszników. Okej, idźcie, aby... na stolicę. Szczerze, to możemy jeszcze balony wziąć stąd. Te balony naprawdę są OP. Grałem innymi nacjami i tylko te baloniki. One są najlepsze ze wszystkich. Reszta to jest taka mech, że tak powiem. Tutaj nie ma już ich, ale tutaj jest taka enklawa. Oni posiadają takie potężne statki, one nawet pomagają. Ale niestety one nie są aż takie dobre. A korzystanie z normalnych statków, to niestety one są słabsze od tych nacji, które posiadają już. Czy możemy was zmienić? Ciągle pokazuje, że możemy zmienić, a to jest nieprawda. Jest się oszukany. Tutaj chyba na razie nic nie będę notować. Już. Szybka wojna. Inaczej już wygląda wojna pomiędzy dwoma majorami. Niestety w tej grze jest mało, właśnie w tym modzie jest trochę mało zbalansowane, jeżeli chodzi o... no, o rzeczy. I tak naprawdę mało co możemy atakować, że tak naprawdę jest dużo mikro na takich większych nacjach. Co trochę mi się nie podoba. Dobra, może baloniki poróbmy więcej. No tak, mamy tutaj zawoje do ataku. Więc tak, was wyślę tu. I włączę o to. Nie wiem, co to znaczy. Znaczy się... Nie wiem, co to znaczy. Wiem, że chodzi o to, że coś z tym, ale my nie mamy możliwości, żeby dołączyć do tej wojny. Możemy tylko właśnie dać, żeby oni zaatakowali ich. Co powinni niedługo robić? Czy oni idą? Nie, oni stoją na granicy. Chyba nie byli przygotowani za bardzo, a dałem im wydarzenie, żeby zaatakowali. Okej, mają rzekę, tutaj też nie jest jakoś trudno. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jak tam z naszą produkcją? My mamy dużo dywizji, chociaż tak, reszta będzie mieć więcej. Problem jest taki, że oni naprawdę dużo spełnują takich słabych dywizji. I my musimy walczyć z takimi mnóstwem słabych. A tutaj, no jak normalnie w ogóle, że... bardzo się rozciągają linie frontu i trzeba uważać. Okej, co tutaj jest?
Ciekawe. Gaduję, że to miało mieć rzeczy, tylko że nie ma i tylko to ma. Wszyscy korzystają z tego, ale jest conventional, Western Warfare. Co nam to da? Army. Monsters. A, to jest mutanci, o dobra. Nie, to chyba to pójdę. To jak na razie wygląda taki najbardziej dobrze. Tutaj bym teraz szedł tylko właśnie w bonusy do tego, ponieważ mam już najlepszy statek, więc nie jest potrzebny. Okej, co tutaj mamy? Chętnie. Okej. O, tutaj jest coś fajnego. Z Purple Cola Company. Czekaj, to była Nuka Cola? Chyba tak. Okej, więc teraz weźmy sobie tych Bloody Tongues. I nie wiem, co to będzie dawało. Serio, w trakcie wojny. Tak, mamy tutaj dywizję, więc mogę wysłać. No i w trakcie wojny nas właśnie atakują. Skąd wy jesteście? Z niebieskiej armii? Good. Nie, jaki język im dali? Niemców? Nie, Niemcy chyba inaczej brzmią. Chyba jakiś taki własny. Okej. Okay. Biorę szybko, bo się zatrzymałem na tym. Okej. Okay. No tutaj wszyscy się biją teraz. Niedługo już będzie wielka wojna. Ja nie przyjmę od was. Bo chodzi o to, że ci będą się bić przez dłuższy czas, aż wreszcie ktoś tam zaatakuje. Tak. No, kogo musimy zaatakować? A, bo tych będziemy mieć na zachodzie. Dobra, więc wyślę tą armię. Okej. I wyślę ją. O tutaj. Mają jakiś pakt. Czy tam jest taki gościu z fajnym portretem? O, nie, nie mają go. Ten portret jest jednym z fajniejszych. No, styl akurat słaby, ale fajny mundur ma. Ciekawe, co to znaczy. Jest jakaś historia, za chwilę wam opowiem trochę o niej, bo pamiętam ją. Mamy coś tutaj do zrobienia? Nie. Ona jest związana z takim właśnie. Nie wiem, czy to komiks to był, czy po prostu jakaś taka historyjka napisana. No wiem, że dużo jest do tych fanartów z tego i takich różnych fajnych rzeczy. Nawet animacja jest taka jedna fajna. Kiedyś ją oglądałem, nie wiem, chyba 5 lat temu. Trochę ją pamiętam po prostu. Fajna była animacja. To w sumie też był okres, kiedy bardzo dużo animacji było na YouTubie, teraz już jest mniej. To jest z różnych powodów. Okej. Dawajcie tutaj. Wiem, że niektóre to nie są moje kory, ale okej, niech tutaj dają. No i historia jest taka, że jak tutaj pisze, że z Tiny 2 wyszedł jej, nie wiem, to chyba dziewczyna była. Obie są chyba dziewczynami. Nie pamiętam dokładnie. O, pokazuję, gdzie możemy to zrobić. A gdzie możemy to. Tutaj. To nie pokazuje już za dużo terenów. A nie, tutaj jest to dużo. A to dziwne. No i ona właśnie odeszła. No tak po prostu kolejne rzeczy, które robiła, to było poszukiwanie no tej swojej ukochanej. Nie wiem, jak to mówić. No tak, wiem o tym. Głupki.
No tutaj fajnie jest nawet. A to akurat nie było ważne. Mogli wygrać albo nie. Nas to za bardzo nie obchodziło. Tak, bo wy kiedyś byliście naszymi znajomymi. Ale niestety tutaj trochę źle poszło z wami. To tutaj stajnia się nazywa. Okej, okay. Kontynuując tą historię, no i tutaj mamy mieć, że ona ma wyruszyć ze swojej stajni i znaleźć swoją ukochaną. Nie wiem jak to działa, czy to w ogóle działa, dlatego że grałem już wcześniej, w ogóle nic się nie zaczęło. Może... Tutaj jest strasznie dużo samych stajni, ale nie ma napisów. Może jeszcze jej nie ma stajni tej... Czekajcie... dwa. Serio bez dwóch, dwa. Okej. Co tutaj musimy? A, zapomniałem, że najpierw musimy zaatakować, później dopiero. Okej, okay, więc poróbmy tutaj rzeczy. Tutaj mamy już wszystko zrobione, bo postarałem się. Więc tak, damy sobie cyber dogi. Cyberpunk. Okej, okay. A to jakieś mafie jest. Dobra. Najpierw tutaj. Możemy już tutaj robić. Zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Za chwilę sprawdzę. Declare War. Oni pokazują, że mają dosyć dużo tej wizji. Ja dałem wam takie lekko, trochę mało. Ale zobaczymy. Możemy zawsze wysłać później trochę dywizji własnych. Oraz jeszcze mamy tutaj lotnictwo. Okej. Okay. Atakuj. Nie atakują nas, a nie mamy takiego jakiegoś czerwonego. Poczekamy na balony i zaatakują ich. Okej, okay, propellers. A nie, to nie propellers. To engine. Myślałem, że propellers. Okej, okay, atakują nas. Tak naprawdę to jest głupie, bo za chwilę my będziemy ich atakować. Są już, są. Dobra, atakujemy. No i takie jest coś, że mają mnóstwo dywizji, ale sami widzicie, że one są słabe. No i wystarczy, że wyślemy jeszcze balony i już po nich jest. Dobra, podzielmy jeszcze balony. Wy polećcie tu. Wy tu. A wy w ogóle nie macie rozkazu, żeby być ostrożni. Bądźcie ostrożni. No i teraz to po prostu będzie takie formalność, żeby ich pokonać. Będziemy Imperium. Okej. Okay. Sami widzicie, teraz jest mnóstwo tych rzeczy, się nam bada, bo mamy... Ile? 6. No. 6 przy tym modzie to jest akurat tak strasznie szybko się rozwijasz. Okej. Okay. Dajcie tutaj. Dziękuję. A mamy tutaj, że... A, to chyba dopiero co zdobyliśmy to. O, atakują tych, co nie lubiliśmy. Trochę słabo, że to robią, ale... Ej, takich nie lubiliśmy. Czekajcie, co to jest za... A, tak, że musimy, że budujemy drogę. Paliliśmy wcześniej, raz teraz budujemy drogę. Cyberdog. Cyberdog 2077. Mój szwagier ma właśnie cyberpunka i chociaż ma bardzo dobry komputer, to i tak musi na... Okay. A, tutaj się rozwinął. Myślałem, że to jakieś specjalne rzeczy, a to nie. Nie do was. Gdzie wy jest? Co ja zrobiłem? No dobrze. A was tutaj. I wyślę nas tu. Okej, trochę porobiłem. Ja no dywizję wziąłem za dużo.
dziedzic od Edwards. Niesie. Nie wiem, co zrobiłem, ale jakoś źle wziąłem. Okay, widzę, że tutaj już jesteście. Waszym zadaniem jest po prostu... No dobra, już nie ma was. Zrobienie czegoś takiego. O, wy jesteście wolniejsi, pójdźcie tutaj. Oni tak też są słabsi do tego, więc... Nie wiem, czy zaczynać nowy cel, czy nie. Poczekam chwilę. Oni zostali pokonani. Wy tu. No i wszystkie tereny dla nas. No i prosto było. Okej, mamy to. Tak. I znowu się przenosimy do nich. Widzę, że już tutaj stoją na granicy z nami. I akurat my jesteśmy w takim położeniu, że możemy przejść o tak dookoła wszystkiego i zaatakować o tak. Bo nie sądzę, żeby się nam opłacało przechodzić przez te rzeki, chociaż może nawet się nam będzie trochę opłacać, ale nie sądzę, żeby to było aż takie ważne. Może to by się przydało. Radam to. Widzę, że się przyda. Możemy tutaj trochę rzeczy porobić. Odbudujmy port. Nie zastanawiam się, czy już wprowadzili tą mechanikę z tym, że... wiecie, że tam jak jest napisana ta podróż, że to po prostu jest takie, że o, kiedyś to ma być. Nie robią takich rzeczy, że takie dają i później takie, o, kiedyś to tak ma być. A w ogóle teraz się zmienimy nazwę. Fajnie. A możemy szpiegę dać. Kto chce nas zaatakować? Ci. Wszystkich akurat ci musieli. Akurat mam małą armię, ale... Dobra, po kolei róbmy. Że jak wyślę tych, to powinno wystarczyć. To akurat jest chyba jeden teren, więc... Tak, jeden teren. O matko, kto was... Ci. A nie wiem, czy się nam uda. Dobra, damy to. Nie chce mi się. Myślę za chwilę jakiś... jakiś właśnie... grupę operacyjną tam. No tutaj trzy rzeczy. Tak bardziej musimy tutaj zrobić. Tutaj się tam trochę pojawiają, chyba że... Nie, ten... Wcześniej już mieliśmy te tereny. Nie wiem, dlaczego się tak pojawiły te decyzje. Nagle. Okej. Akurat jest. Powinniśmy tutaj jakoś zdobyć przewagę. Tam widzę, że też trochę dywizji z tego zeszło. Więc tak, potrzebujemy 6 dywizji. Potrzebowaliśmy 6 dywizji. Jak zwykle wzięło nam strasznie dużo.
Jak? Rozłączyło nam te dywizje, a... Nie wiem, co zrobiłem. I wydaje mi się, żebym jakoś to zderzył. Okej. Wasza grupa jedzie o tu. I wygraliśmy. Was tutaj wyślę i usunę tą armię. No tutaj stało dlatego, że chciałem, żeby pilnowali. Ale już nie potrzebuję ich za bardzo. Okej, dobrym miejscu, stoicie w dobrym miejscu. Okej, tam jakiegoś generała do tego. Trochę znamy go, was to nie chcemy. Wy jesteście wyrzutkami. Niech tak zostanie. O, dał nam... O, tak. O, fajnie. Podoba mi się. Mamy mnóstwo fabryk, więc możemy trochę broni produkować. Jego pora, ono mi się nie przyda i może tak. Zacznijmy masową produkcję dywizji. Tak, może jedną armię. Nie wiem, co to mi dało, chyba nic. Za bardzo też nie czytam tych większości, chociaż powinienem. Wiem, nie interesuje mnie trochę fabuła tego. Okej. Czy byłem tutaj ogarnąć, bo trochę za dużo dywizji wziąłem? Nie. Ciągle nam rośnie. Mi się to trochę podoba, ale... Trochę się boję. Was tu mamy. Wy jesteście duzi. Tak, poróbmy. Na fabryki. Nadal mamy mało fabryk. Widzę, że jesteśmy już takim dużą plamą. Oni tutaj pokazują, że ćwiczą. Nawet nie mogłem zobaczyć, czy ćwiczą, czy nie, bo to wygląda, jakby nie ćwiczyli. Dywizję chcę zobaczyć. Jakie same? Tak. No mają dosyć dobre na power armor, nie powiem. Ale jeżeli tutaj ich odetniemy, no to zetniemy im trochę dywizji. I w ogóle mamy u was szpiega, czy nie? Nie mamy, ale... Mają dużo dywizji, ale słabych. A my teraz produkujemy jeszcze takie bardzo dobre dywizje. Które wzrasta z tym manpowerem. No chyba po prostu idzie z tych wszystkich rzeczy, które mamy. Ale nie, to też nie jest jakieś poważne, że takie ważne coś. Okej. Tu dajemy to. I jakie mamy decyzje? Tak, musimy więcej niewolników. Ale na tym zakończę. W następnych odcinkach zapewne już tutaj skończę. I co nam to da? Muszę mieć... to, czyli to zrobić. A tutaj musi umrzeć. Nie wiem, co trzeba zrobić, żeby kolejne. Chyba jak tutaj dopiero skończę, to dopiero coś się zacznie. Więc był z wami Trachon w Hardzu Mężczyzny, na modyfikacji Burfire Blues jako Imperium Czerwonego Oka. No to cześć!